Jaka liczba może zastąpić ten dziwny kółkowo-krzyżowy znaczek? Mamy takie równanie. 8 dodać 4 równa się 4 dodać ten dziwny kółkowo-krzyżowy znaczek. To, co autor tego równania prawdopodobnie chciał, żebyśmy zauważyli, to to, że 8 dodać 4 to dokładnie to samo, co 4 dodać 8. To prawo przemienności dodawania. Przemienność dodawania. Trochę może śmieszna nazwa, ale oznacza, że 8 dodać 4 to dokładnie to samo, co 4 dodać 8. Nie ma żadnego znaczenia, która z tych dwóch liczb jest pierwsza przed znakiem dodawania, a która druga. No to w takim razie 8 dodać 4 oznacza to samo, co 4 dodać 8, a zatem to małe coś można zastąpić liczbą 8. Zróbmy następne zadanie. 10 dodać 4 w nawiasach dodać 3 równa się, tutaj mamy dziwny znaczek, dodać w nawiasie 4 dodać 3. Wygląda to tak, jakby ktoś chciał nam podpowiedzieć, że nie ma większego znaczenia, czy będziemy najpierw dodawać 10 dodać 4, czy najpierw 4 dodać 3. Jeżeli przyjrzymy się tej lewej stronie i zamienimy nawiasy, zabierzemy je stąd, a dorzucimy tu, żeby było w nawiasach 4 dodać 3, wtedy lewa strona będzie wyglądała tak jak prawa. I wtedy ten znaczek będzie odpowiadał dziesiątce. Nazywa się to prawo łączności dodawania i znaczy tyle, że dodawanie jest łączne. Taka własność dodawania, łączność. Nie ma znaczenia, czy najpierw dodamy 10 dodać 4, a potem do wyniku dodamy 3, czy najpierw dodamy 4 dodać 3, a potem do wyniku, który uzyskamy, dodamy 10. Ten znak można zastąpić dziesiątką właśnie dlatego, że dodawanie jest łączne. Posiada własność łączności. Jeszcze jedno zadanie na koniec. 9 razy 6 równa się, mnożenie też jest przemienne, tak jak dodawanie, czyli 9 razy 6 daje dokładnie taki sam wynik jak 6 razy 9. Czyli ten śmieszny znaczek powinniśmy zamienić na dziewiątkę.